Witajcie kochani na moim kanale Angie Stein. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć dość problematyczny problem, a mianowicie chodzi o zmiany trądzikowe na twarzy. Tyle, że zmiany trądzikowe nie zawsze są to zmiany, w których występuje łojotok, ale są to też różne grudki, blizny, które po tym zostają i nie zawsze wiąże się to z czymś bardzo brzydkim i wysypanym na twarzy. Czasem możemy tego nie zauważać, ale znowu bardzo nam dokucza. Tak jak to jest właśnie w moim przypadku. Dzisiaj widzicie mnie zupełnie bez makijażu, tak jak już nieraz na moim kanale, ponieważ tak jak dobrze wiecie i znacie już mój kanał, wiecie, że nie mam z tym problemu. Także dzisiaj również moja twarz jest zupełnie bez makijażu. Ale dlaczego postanowiłam nakręcić akurat taki odcinek? Ponieważ właśnie od jakiegoś czasu borykam się z okropnym problemem. Właśnie takimi zmianami grudkowatymi, które nie są być może bardzo widoczne, ale bardzo mnie bolą. Boli mnie twarz, zwłaszcza tutaj na podbródku. Pewnie widzicie takie tutaj plamki. Są to właśnie takie zmiany, natomiast to nie są takie typowe, powiedzmy, pryszcze czy wągry i tym podobne. Są to niestety zmiany, które bardzo bolą. Tego się nie wyciska, nic z tym się nie robi, ponieważ nie ma tak naprawdę co. One po pewnym momencie same się wchłaniają, ale to trwa dość długo. Zostają później właśnie takie ala blizny i zanim to wszystko się zagoi, mija długi czas. W moim akurat życiu jest tak, że albo mam twarz już bardzo ładną, wygładzoną, albo właśnie pojawiają się takie rzeczy. Natomiast nie dajcie sobie wmówić, że to jest jakiś zwykły, pospolity trądzik. Zazwyczaj takie zmiany są związane z hormonami i należy udać się do odpowiedniego lekarza, jakiego sami już zapewnie wiecie. Jeżeli chodzi o lekarzy, którzy się zajmują hormonami, to są to oczywiście, tutaj jeżeli chodzi o kobiety, to jest to ginekolog lub endokrynolog. Ci dwaj lekarze zapewne nam pomogą. Oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany hormonalne, jakieś tam wewnętrzne, natomiast to, co się dzieje tutaj u nas na zewnątrz, najlepiej udać się do dermatologa i to dobrego. Ja już kiedyś w swoim życiu byłam raz, bo miałam bardzo poważny problem. Leczenie bardzo dużo kosztowało mnie, nie tylko pieniążków, ale czasu, a także wyglądałam wtedy bardzo źle, ponieważ moja twarz puchła, dostawałam różne wysypki. Niestety leki, które przepisał mi dermatolog, niezbyt mi odpowiadały. Zapewne nie jedna z Was przeżywała w swoim życiu taki okres, że rzeczywiście te zmiany się nasilały i były to dość nieestetyczne sprawy. Tak jest właśnie teraz u mnie. Ja w momencie, kiedy mam takie rzeczy, staram się zbyt mocno nie robić makijażu, bo to naprawdę, kochani, uwierzcie mi, nie pomaga, jeżeli robimy makijaż na takie zmiany, bo zatykamy wtedy pory, to wszystko jeszcze bardziej się nasila. Jedynym sposobem na załagodzenie tego jest, aby to wysuszyć, więc albo stosujemy krem, który to wysusza, kosmetyczny, Mediskin chyba, coś takiego. Miałam taki krem, który dość to wysuszał, ale później bardzo schodziła skóra i też jakby wyglądało to dość nieestetycznie. No ale to taki proces. Albo po prostu wystawiamy się na słoneczko i staramy się po prostu iść, wysuszyć to po prostu w taki sposób. Ja właśnie jestem po wizycie u dermatologa, gdyż nie dawałam sobie już z tym rady. Generalnie, tak jak widzicie, nie jest to jakoś mega widoczne, no ale mi to przeszkadzało, bo moja twarz zrobiła się gdzieniegdzie też taka grudkowata. W związku z tym pokazuję Wam to, a robię to po to, żeby powiedzieć Wam, że nie bójcie się takiego czegoś, idźcie do lekarza, naprawdę szukajcie pomocy. Natomiast jeżeli macie przybliżony problem do mnie, to może ten filmik właśnie Wam pomoże. Mój lekarz dermatolog po pierwsze powiedział mi właśnie, że mogą być to zmiany hormonalne, a po drugie przepisał mi leki, które mają pomóc. Płyn Zineryt, który trzeba stosować 2 razy dziennie, chyba że lekarz powie inaczej. Krem Skinoren. Przeczytałam informacje o tych lekach, bo to są bardziej leki niż kosmetyki w internecie i są dość pozytywne opinie, a także akurat to jest nieodpowiedni kosmetyk, bo miał być to żel, ale niestety przez pomyłkę aptekarka dała krem. Miał to być żel do mycia twarzy La Roche-Posay Effaclar Duo.
Żel, to jest krem, a miał być to żel do mycia twarzy, którym miałam sobie rano i wieczorem myć twarz. Wieczorem mam stosować ten krem i dwa razy dziennie przecierać tym zinerytem, bo to jest jak taki alatonik, całą twarz. Niby tutaj w ulotce jest napisane, że albo tylko smarować te zmiany, albo całą twarz. Jednak ja uważam, że jeżeli te zmiany są tak rozsypane, że nie wiadomo, gdzie tak naprawdę się to zaczęło, lepiej smarować całą twarz. I ja tak będę robić. Dwa razy dziennie będę smarować tę twarz całą. Będę myć twarz, już jutro kupię sobie ten kosmetyk odpowiedni. Właśnie tym żelem La Roche-Posay Eau Claire Duo. I wieczorem, już wczoraj zaczęłam smarować skinorenem wieczorem twarz. Chciałam powiedzieć Wam, że zaczynałam to od wczoraj wieczora, także przez najbliższe 6 tygodni, bo tyle powinna trwać kuracja, będę to stosować i podzielę się z Wami za 6 tygodni, jak to wszystko wygląda. Poza tym w trakcie, kiedy będę nakręcać kolejne filmiki, zapewne będziecie widzieć, co się z moją skórą dzieje. Być może będzie czas na to, żeby o tym napomknieć i zobaczymy, czy taka kuracja da jakiś rezultat. Jedno, co Wam tylko powiem i może Was tutaj zniesmaczyć, jest to, że niestety, ale zestaw tych kosmetyków kosztuje około 200 zł. Oczywiście można znaleźć to wszystko taniej w internecie i zachęcam do tego, zwłaszcza na stronie apteki Melisy, która jest dość znana, bo tam kosmetyki potrafią, jeden kosmetyk być około 20 zł tańszy. Także zachęcam do zakupu przez internet właśnie na tej stronie, ewentualnie szukajcie gdzieś w internecie tych kosmetyków w dobrych cenach, ponieważ w zwykłej aptece, w której ja kupiłam te leki i jestem bardzo zła na to, bo jednak to jest dużo pieniędzy, wydałam około 200 zł, a mogłabym zaoszczędzić około 50, więc tak jak widzicie, człowiek uczy się na błędach całe życie, nie popełniajcie moich błędów, szukajcie jak najtaniej w internecie, tym bardziej, że teraz większość sklepów ma wysyłki darmowe. I tak jak już powiedziałam, będę stosować te kosmetyki przez około okres, te leki, przepraszam, przez około okres 6 tygodni i podzielę się z Wami, jak to wszystko wygląda, czy to pomaga. Oczywiście kosmetyki i leki takie powinny być dostosowane do nas, więc najlepiej udać się do dermatologa, ale jeżeli nie macie na to czasu albo wizyty są zbyt długie, możecie wykorzystać któryś z tych leków, kosmetyków, które są dostępne bez recepty, poza tym zinerytem, bo on jest na receptę, ale 100% płatne. Natomiast wszystkie inne są bez recepty, można to kupić, stosować już od dzisiaj tak naprawdę w domu i zobaczyć, jaki efekt będzie na Waszej skórze. Być może właśnie te kosmetyki, które są ogólnodostępne, ale są bardziej lekami, pomogą Wam i nie będziecie musieli wydawać na dodatkowe wizyty dermatologiczne. Także ja podzieliłam się z Wami, jeżeli macie jakieś swoje własne przeżycia i doświadczenia na ten temat. Podzielcie się w komentarzu, jak wyglądały te sprawy u Was, jakie kosmetyki lub leki stosowaliście, aby ta twarz była w końcu ładna, jednolita, promienna, bo nie ukrywam, że właśnie do tego dążę. No zaraz wybija u mnie okrągła 30, bo już we wrześniu, także chciałabym wyglądać jak ładna, zadbana kobieta, a nie cały czas borykać się tutaj z takimi problemami tak naprawdę nastolatek. Ale niestety, tak jak mi powiedział dermatolog, nie są to problemy nastolatek, tylko są to sprawy hormonalne, więc jeżeli leki nie pomogą, oczywiście jestem już zapisana do lekarza, który być może zadziała jakimiś lekami od środka. Także kochani, trzymam za siebie kciuki, za te tutaj lekokosmetyki i tak jak wspomniałam wcześniej, podzielcie się swoimi doświadczeniami, być może jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem. Trzymajcie się, hej!